Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas ostatniej sesji Rady Miasta absolutorium za 2013 rok. Za przyjęciem absolutorium opowiedziało się 12 radnych z Wole Wejherowo, radny PiS i radny Mirosław Ruciński, zaś 8 radnych Platformy Obywatelskiej tradycyjnie głosowało przeciw tej uchwale. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, a komisja rewizyjna stwierdziła, że prezydent miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Miniony rok to dla miasta szereg inwestycji. Oddana została do użytku największa i najbardziej doniosła inwestycja, czyli budowa Filharmonii Kaszubskiej, Wejherowskiego Centrum Kultury. Nie zabrakło też licznych inwestycji związanych z budową i modernizacją ulic oraz chodników we wszystkich częściach miasta. Łącznie w 2013 roku było to 17 ulic, które zostały wybudowane lub wyremontowane. Wydatki na drogi wyniosły 8 800 000 zł. Wykonano też dokumentację projektową dla kolejnych inwestycji drogowo-komunikacyjnych, m.in. bezkolizyjnych połączeń południowej i północnej części Wejherowa. W ramach projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub zbudowano 2 odcinki ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Cedron oraz w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Sobieskiego. Poniesiony koszt to 5 600 000 zł, z czego ponad 2 miliony zł władze miasta zdobyły z funduszy unijnych. Ponadto w 2013 roku wnioski w konkursach ofert na realizację zadań własnych we wszystkich obszarach życia społecznego złożyła rekordowa liczba podmiotów, łącznie 46 organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Starosta wejherowski Józef Reszke także otrzymał podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa także pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu na 2013 rok. 4 radnych z klubu PiS wstrzymało się od głosu, reszta zagłosowała za przyjęciem absolutorium. Ubiegłoroczny budżet wyniósł ponad 150 milionów złotych. Na terenie starostwa także zrealizowano szereg inwestycji drogowych, m.in. remont ulicy Strzeleckiej prowadzącej z Wejherowa w kierunku Gowina. Największą inwestycją w placówkach edukacyjnych była budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Rumi. Budowy sal gimnastycznych realizowane były niemal we wszystkich szkołach powiatowych. Dzięki pozyskanym środkom unijnym powiat koordynował liczne projekty zawodowe polegające na aktywności osób bezrobotnych.